Rozumiem, zima się kończy troszeczkę za późno, ale obiecałem Wam, że zrobię filmik, jak działa sonda podlodowa, czyli flasher. Zapraszam, może komuś się przydać. Każdy się zastanawia, o co tu chodzi, ci co nie wiedzą oczywiście, co to tak mruga. No i za chwileczkę przejdziemy do demonstracji w warunkach pokojowych. Jak widzicie, to jest końcówka, którą się opuszcza. Należy ją opuścić troszeczkę poniżej lodu. Ja z tej okazji, że mam wiertło spalinowe, łatwo jest mi wiercić, wywiercę sobie dziurkę jedną przy drugiej, wkładam transducer, czyli tą końcówkę od sondy, wkładam do jednej dziurki, łapię w drugiej dziurce, co pomaga mi uniknąć splątania ryby w kabelek od czujki. Jest to stary system, jaki tylko może być, chyba z II wojny światowej, gdzie w łodziach podwodnych system PUK został użyty. Sygnał wysłany, sygnał odebrany. Ta końcówka wysyła sygnały, które docierają z powrotem. Komputer to odtwarza i pokazuje nam, co się dzieje. Słuchajcie, za wskaźnik użyję tutaj mojego mazaka i to wygląda tak. Mamy kółko, ok? To kółko, w środku widzicie, jest głębokość. To jest włączona symulacja teraz. Także tak wygląda to w rzeczywistości. Mamy włączony nasz flasher. I teraz tak, na godzinie 12 tutaj musicie sobie wyobrazić, tak jakbyście wyprostowali to w słupku prostym. Tu jest góra lodu i wszystko od tego miejsca w tą stronę tutaj do czerwonej kreski. Jak zaczyna się gruba czerwona kreska, to jest dno. Czyli pomiędzy nami a dnem jest tylko ta powierzchnia tutaj. To, co jest tu mrugające, nie obchodzi nas. Na to nie zwracamy uwagi. Obchodzi nas tylko od godziny 12, czyli tutaj macie narysowane 0, czyli jest 0 stóp. Idziemy w dół. Wszystko, co tu się znajduje, to jesteśmy my i ryby. Poczekajcie, za chwileczkę się tutaj symuluje, że jest ryba wyciągana w tym momencie. Wyciągamy rybę. To wygląda tak. Opuszczamy naszą murmyszkę. Ok. Schodzi nasza murmyszka w dół. To jesteśmy my. To idzie nasza przynęta do dołu, do dna. Tutaj ta kreseczka. Ona za chwileczkę dojdzie do dna. Jest koło dna. Symulujemy uderzenie o dno naszej przynęty i poderwanie jej do góry. Wtedy czekamy, czy coś się oderwie od tej czerwonej kreski. Spójrzcie, już idzie zielona kreska, idzie jakaś ryba. Dalej ją drażnimy, podciągamy wyżej. Ta następna kreska, która jest tutaj, to jest ryba. Okay? I teraz ta ryba zamienia się w czerwony kolor, czyli już jest bardzo blisko nas. Agresywnie doskakuje, zostaje złapana i wyciągnięta do góry. Tak to wygląda. To jest Markum LX7, jak widzicie, z krystalicznym wyświetlaczem. Mamy na nim pokazane, ile nasza bateria ma volt. Jaki jest range, że jest, ja mam automatycznie, akurat teraz jest do 40 stóp. Target jest tylko 3 stopnie, zakłócenie dźwięków tylko 5 i czułość jest tylko na 5. Nasz kąt tego od góry lodu do dołu jest 20 stopni, czyli stożek, który łapiemy, jest 20-stopniowy, co w efekcie na głębokości 24 stóp, nie wiem jak to w metrach, daje nam powierzchnię 8,4 stopy dookoła, widzimy, co się dzieje. Możemy to zmienić, naciskając tutaj cone angle i ustawimy go na przykład na 8 stopni i wtedy mamy tylko 3,3 stopy. Na wąskim używa się, właśnie już przy 24 stopach powinno się łapać na wąskim kącie stożku. Im płycej jesteśmy, tym szerszy stożek, ponieważ będąc na przykład na, nie wiem, na 20 metrach wody,
włączymy szeroki kąt, no to będziemy widzieć wszystko dookoła, sąsiadów, którzy łapią, ludzi obok, jakieś przeszkody, górki, co będzie nam przeszkadzać. My potrzebujemy widzieć dokładnie, co jest pod nami, więc dajemy wąski kąt. Fishfinder ten ma, czyli flasher ma w sobie na przykład IR, to jest interferencje. I możemy te interferencje zwiększać lub zmniejszać, wyciszenie innych sygnałów. Możemy zrobić czułość. Mamy czułość teraz i podnosimy na przykład czułość na... Wymaga to w momencie opuszczenia mormyszki, jeżeli jej nie widzimy, musimy podnieść sobie czułość. Ok? I teraz jest tak, ręcz, czyli działanie, ja mam ustawione na automatycznie, można zrobić na manualne, można na dynamik. Dynamik też jest dobrą opcją, ale automatycznie wszystko samo się ustawia i jest super. Spójrzcie, do tego mogę na przykład jeszcze włączyć sobie display, czyli wyświetlacz, opcję wyświetlacza i włączę sobie na przykład zoom, czyli zbliżenie. Obok mojego fleszera pokazuje się pionowy słupek. Widzicie? I teraz ryba jedzie do góry. To jest, żeby dokładnie widzieć, co się dzieje na dnie. To jest tak zwane zbliżenie, zoom. No i za chwileczkę, widzicie, zjeżdża kreseczka, to jesteśmy my. Dużo ludzi łapie na samym zoomie. To im wystarcza. Następną opcją jest... Możemy to wyłączyć, vertical zoom, i teraz przejdziemy, możemy jeszcze zrobić, dużo ludzi łapie na starym grafie, widzicie, mamy zwykły, a taki jak na łódce graf, możemy wyłączyć całkiem flasher, wtedy będzie, graf będzie na całej, na całym obrazie, czyli tradycyjna sonda. Dużo ludzi tak łapie. Bardzo sprawny sposób. Zygzaki, nasza mormyszka, gruba czerwona kreska, ryba, wiadome podejście, branie, zacięcie i zaraz będzie hol do góry. O, i ryba została wyholowana. Następną opcją jest możemy sobie zmienić backlight, kiedy łapiemy w nocy, za mocno świeci, lub w dzień, kiedy jest jasno, dodajemy sobie ostrości, czyli światła na wyświetlaczu. Następną opcją będzie, jest kolory, można zmienić, spójrzcie, na przykład widzicie, zmieniają się kolory naszego wyświetlacza. Ja standardowo używam tych kolorów. Możemy zmienić background color, na przykład na grey, ale to, o właśnie, widzicie, zmienił się, albo na nocny system, gdzie jest wyświetlacz cały czarny. Ja używam night, czyli nocny system cały czas. Ok, teraz wyjdziemy z powrotem, włączymy flasher. Włączony. Wyłączymy w tym momencie, gdzie on był, tutaj wyłączymy to, wrócimy bezpośrednio do tej opcji. Co ciekawe, ten model ma połączenie USB, można go połączyć z komputerem, co umożliwia nam unowocześnianie oprogramowania, zmieniają się wtedy wskaźniki, parę innych rzeczy. Jak widzicie, za chwilę nastąpi branie, ryba podeszła, oderwaliśmy naszą mormyszkę, ryba się poderwała, idzie za tym, jest coraz bardziej czerwone, czyli już jest na nas, na naszej przynęcie, zobaczcie, już coraz bardziej agresywnie, już będzie za chwileczkę branie. O, widzicie, patrzcie, jak agresywnie, duża czerwona kreska i ciach, jedziemy. Na tym to polega. Jeszcze raz mówię, patrzymy od godziny 0, tutaj godzina
czyli cyferka 0 na każdym flasherze, czy to będzie Markum, czy to będzie Vexilar, czy to będzie każdy inny flasher. Patrzymy od godziny 12 w południe czy w nocy. 12 godzina to jest góra lodu, to jest tu, gdzie jest czujka. I od tego miejsca wszystko, co idzie do tej czerwonej kreski, nas obchodzi. To wszystko nas nie obchodzi z tej strony i tylko patrzymy na to. Czasami ryba potrafi pokazać się na przykład na 15 stopach, w połowie wody, w różnych miejscach. Wtedy podrywamy naszą mormyszkę i wiemy, kiedy dżigować. Dużo ludzi mówi, że sondy podlodowe zabijają ducha wędkarstwa. No nieprawda. Wiercimy dziurę, wrzucamy, łowimy przez dłuższy czas, na przykład przy dnie, a ryby są zawieszone w połowie, a my to o tym nie wiemy. I łowimy cały czas przy dnie, sobie myślimy, o cholera, nie ma ryb, a one są zawieszone wyżej. Widzicie, jeszcze raz tłumaczę. Schodzi nasza mormyszka w dół. Czerwony kolor to jest dno. Nie wiem, czy to będzie widać jako czerwony. Tak powinno być widać. Bo udało mi się znaleźć opcję, gdzie możemy przełączyć na metry. Wtedy widzimy głębokość w metrach. Widzicie, jest metry i co może umożliwić łatwiejsze wędkowanie w Europie. I wtedy nasz sygnał tutaj jest, jesteśmy metr dookoła siebie, widzimy koło o średnicy metra. No, to by było na tyle teraz.